Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. I może zacznę od tego, że przynajmniej ja tak miałem, kiedy uruchamiamy sobie Flight Geara po raz pierwszy i wchodzimy sobie na przykład w wyposażenie, widzimy trzy mapy i myślimy sobie, o, mapa w przeglądarce, otworzę to sobie. A tutaj jakiś komunikat, co to błąd, nie działa. Ale no, trzeba ten komunikat przeczytać, tak? Bo to z domysłu nie działa, ale jest napisane, że trzeba zrestartować Flight Geara i uruchomić HTTPD na jakimś tam numerze portu, w tym wypadku 8080, tak? Bo to dopiero uruchomi nam serwer webowy. I to jest kolejne potężne narzędzie we Flight Gear, które sobie w tym odcinku omówimy. Także tak, jeżeli już lecimy i chcemy włączyć tą opcję, no to niestety musimy zrestartować Flight Geara i stracić nasz lot. No taki minus, więc ja sobie stoję na lotnisku, więc dla mnie to nie będzie straszne, żeby sobie teraz Flight Geara zamknąć. I na przykład w launcherze idziemy sobie w ustawienia i tutaj podajemy tą opcję --, httpd równa się 8080. I ta opcja spowoduje, że Flight Gear uruchomi się z serwerem, no www można powiedzieć, tak, z serwerem webowym, na którym działa protokół HTTP, po którym może się przeglądarka komunikować z Flight Gearem. Tak, numer portu jest dowolny, tutaj na przykład tak używam sobie tego domyślnego, jaki podaje też tooltip we FlightGear. Tutaj jeszcze wspomnę, że dodatkową opcją, jaką możemy sobie użyć, to jest podanie sobie przeglądarki, ścieżki do przeglądarki internetowej, którą chcemy sobie używać, tak żeby FlightGear uruchamiał nam konkretną przeglądarkę. To jest opcjonalne, bo jeżeli tego nie podamy, to oczywiście FlightGear użyje przeglądarki domyślnej. A tu mamy opcję Browser App do tego, żeby sobie określić, tak, teraz robimy równa się i podajemy ścieżkę do przeglądarki. Ja bym chciał sobie użyć Opery, bo domyślnie na co dzień używam Firefoxa, ale to jest przeglądarka do wszystkiego u mnie, a tutaj na tym systemie Linux do Flight Geara mam przeglądarkę Opera. No ja nie mam pojęcia, gdzie jest Opera zainstalowana, ale pod Linuxem możemy to bardzo łatwo sprawdzić, pisząc komendę which Opera i mam ścieżkę, tak, skopiuję ją sobie i wklejamy tutaj. Oczywiście pod Windowsem no podajecie ścieżkę do jakiegoś tam pliku exe waszej ulubionej przeglądarki. Jeżeli pewnie będziecie mieli spację, bo to będzie w program Files, więc będziecie mieli spację w ścieżce, to musicie wszystko dać jeszcze w cudzysłów. Ja nie muszę, nie mam spacji, to jest Linux. No i tak jak mówię, to jest ten browser app opcjonalny, domyślnie wam się uruchomi domyślna przeglądarka, czyli na przykład jaką tam sobie używacie. Ok, także teraz uruchommy sobie Flight Geara i jesteśmy, i teraz sobie idziemy w wyposażenie, mapa w przeglądarce, dostajemy komunikat, że się otwiera przeglądarka i uruchamia mi się Opera, tak, uruchamia mi się Opera i wczytuje się, cóż tu się wczytuje, właśnie, wczytuje się cały interfejs FI, tak, który tutaj domyślnie będzie, tak, na zakładce mapa, coś długo się to wczytuje, tak, jest domyślnie na zakładce mapa. I wczytuje nam się mapa, tak, udostępniana przez interfejs HTTP. No i tutaj to całe FI to nie tylko mapa, tak, to jest tylko jedna zakładka. My sobie omówimy całe FI. Czym jest to FI? Może sama geneza nazwy, tak, nazwa pochodzi od Fly Instructor, czyli od instruktora lotu, tak, bo ten interfejs został przygotowany pod to, że tego będą używali instruktorzy lotu na przykład, bo dzięki temu mają dostęp do całego symulatora, jak i mogą zobaczyć, co robi ich tutaj pilot, tak, podopieczny. No i jako, że Fly Instructor to skrót FI, a FI czyta się jak FI, a FI to grecka litera alfabetu, więc nazwano to FI, też mamy logo jako grecką literę alfabetu, tak, jako literę FI. No taka jest geneza nazwy. No i tak jak wam właśnie mówiłem, mamy teraz domyślnie mapy, ale tylko dlatego, że uruchomiliśmy się z menu pokaż mapę w przeglądarce. No to właśnie mamy mapę w przeglądarce, ale tu mamy jeszcze inne zakładki. Może jeszcze sobie podzielę ekran na pół. To damy OK. No jak zobaczymy, tutaj mamy tak różne zakładki, zobaczmy je sobie po kolei, ale tak, najpierw zobaczmy sobie, że zawsze po prawej stronie, nieważne na której zakładce tutaj sobie będziemy, zawsze po prawej stronie widzimy no, na stałe przypisane takie okienka, mamy od góry metar, no i tu mamy rzeczywiście metar, jeżeli mamy tutaj na żywo pogodę, ją na żywo, to mamy metar lotniska, na którym się znajduje.
to będzie pomocne. Tak, jeżeli mamy pogodę na żywo w symulatorze, to będziemy mogli sobie odczytać stąd metar. Dalej mamy okienko Primary Flight Display, czyli nasz tutaj sztuczny horyzont. Tu mamy prędkość, wysokość, kurs pokazany i to na żywo będzie działało. Tak samo mamy Radio Stack, może uruchomię tutaj Cessnę, ale żeby się nie toczyła. Tak, jak zobaczymy, te częstotliwości no, zgadzają się, tak? I ja je mogę tutaj też zmieniać. Na przykład tutaj mamy na standby'u 118,3, dajmy na przykład 120 i już mamy 120. Teraz mogę tutaj dać transfer, czyli dać tą 120 aktywną i jest 120 aktywna. Także tutaj jest to wszystko interaktywne. Tak samo tu widzimy wskazania już mi prędkości na przykład działają. Tu są podmuchy wiatru po prostu łapane. No i dalej mamy mapkę, mamy taki małą mapkę, która jest widoczna zawsze, no bo tutaj mamy tą mapkę dużą, ale jak jesteśmy na innych zakładkach, to też mamy podgląd, gdzie się znajdujemy. Tu możemy sobie to co najwyżej tylko oddalać i przybliżać. I na końcu mamy stoper, możemy sobie uruchomić stoper, będzie nam tutaj odliczał sekundy. Możemy zatrzymać i uruchomić dalej, albo dać reset tutaj odśwież na zero. Tak, to można dać reset, nawet jak chodzi stoper, damy reset, to się odlicza od nowa. No i tu są jeszcze takie opcje jak pineska, możemy to wypiąć i przesunąć te okna tak tam, gdzie chcemy. Mamy też tutaj wyjęcie tego z tego kontenera i po prostu ustawić sobie możemy teraz to okienko, gdzie chcemy. No niestety nie ma powrotu tutaj wróg, musimy to zamknąć, a jak chcemy mieć stoper, to musimy odświeżyć. Tutaj mam przycisk do odświeżenia całej strony. Tak samo możemy użyć tutaj odświeżenia z przeglądarki po prostu. Tu jeszcze u góry mamy właśnie stop, tak, mamy teraz pauzę w symulacji i mamy play, tak, czyli symulacja jest odpauzowana. I tu jeszcze po prawej możemy sobie zmienić wygląd, jak tutaj tak te kontrolki mają wyglądać, no, kolorystycznie możemy to sobie zmienić, ja nie będę już tego ruszał. No i tyle, jeżeli chodzi o ten boczny panel, tak, zawsze tu możemy sobie to podejrzeć. A idąc tutaj dalej, tak, zobaczmy sobie kolejne zakładki. Mamy zakładkę samolot, czy też statek powietrzny. Mamy tutaj jego opis oraz taką pomoc, tak, czyli help, jesteśmy w zakładce help. To jest to samo, co damy pomoc dla tego statku powietrznego i tak, to jak widzimy, to jest to samo przepisane tutaj. Więc jest po prostu pobierane z Flight Geara i wyświetlane nam tutaj w przeglądarce internetowej. Dalej mamy masa i balance, tak, mass and balance. Tu widzimy, że możemy sobie tak wybrać poziom paliwa oraz załadunku. I to jest to samo, co wyposażenie, paliwo i ładunek. Jak widzicie, to jest to samo. Możemy tu sobie na przykład ustawić inną ilość paliwa i tutaj też nam się w symulatorze to zmienia. Także jest to oczywiście wszystko interaktywne. I tutaj dodatkową zaletą tego interfejsu FI jest to, że wyświetla nam się envelope, czyli taka obwoluta, obwiednia, w której tak musimy utrzymać center of gravity naszego statku powietrznego, bo inaczej no, samolot będzie źle wyważony i dojdzie do katastrofy, jeżeli z takim samolotem wystartujemy. Więc bardzo fajna rzecz, tutaj w Cessnie to działa, niestety nie dla każdego samolotu to działa, tak? Ale tak, tutaj właśnie mamy na czerwono zaznaczone nasze center of gravity, tak? W tej chwili jest ono w obwiedni, więc jest ok. Tu jeszcze na zielono mamy center of gravity dla paliwa, a na niebiesko dla załadunku. No i tak, jeżeli będziemy sobie zmieniać właśnie te wartości, tak, na przykład dam więcej paliwa, no to widzimy, że te center of gravity nam się zmienia. Bardziej mi się teraz przesunęło na tył, tak, tak samo tutaj wszystko się pozmieniało. No i oczywiście, jeżeli center of gravity będzie poza obwiednią, to dajmy jeszcze tutaj wagę, uzyskam to. O, już widzimy, jesteśmy blisko poza obwiednią. Tak, już wyszedłem z center of gravity poza obwiednię, więc tak, samolot jest teraz źle wyważony, jest po prostu za ciężki. Więc sobie tak przywróćmy wagę, jaka była. Dobra, nie? Także bardzo fajna rzecz. Możemy sobie sprawdzić tutaj center of gravity, czego sam symulator niestety jeszcze w sobie nie ma. Dalej mamy checklisty i rzeczywiście, jak widzimy, mamy tutaj checklisty. To jest to samo, co pomoc, listy kontrolne. Tu oczywiście jak samolot nie oferuje checklist, no to nie będziemy mieli tutaj tych checklist, bo to jest to samo brane z symulatora. Tylko też zauważyłem, że jest jakiś feller, bo na przykład teraz jestem na pre-flight inspection, tak tutaj, i akurat dla pre-flight się to nie wczytało, nie wiem czemu. Ale dalej mamy before start engine i tutaj już jest, tak, mamy to, co i tutaj wyświetlone w symulatorze.
No, nie wiem czemu, jest jeszcze jakiś feler, to też widzimy, że before takeoff nam się nie doczytało tutaj, jakie są checklisty. Może tam napotyka na jakiś problem i nie potrafi sobie z nim poradzić i się nie wczytuje. Dobrze, dalej mamy uszkodzenia, ale to nie jest zaimplementowane. Panel też nie jest zaimplementowany. I dalej mamy select. I tu nam się wczytały katalogi z FG Addon naszych wszystkich samolotów, tak, z naszych katalogów. Tu akurat tylko z jednego katalogu, tak, tu mamy pakiet napisane i to jest, no w sumie to jest chyba katalog napisany, tak, bo to jest katalog, a w tym katalogu są pakiety, a pakietami są poszczególne samoloty, no też samochody, po prostu statki powietrzne, można ogólnie powiedzieć. No i tak, widzimy tutaj statek powietrzny, jego opis, nazwę w sumie, opis, tu nie wszędzie jest opis, tu mamy opis do Boeinga. Mamy oceny co do model dynamiki lotu, mamy oceny systemów, kokpitu i modelu zewnętrznego. Dalej mamy wielkość paczki do pobrania, jeżeli chcemy zainstalować dany statek powietrzny. Tutaj mamy w kilobajtach wielkość podaną. Mamy informację, czy jest to zainstalowane, tak, ten na przykład mam zainstalowany samolot, ale tego nie mam, tak, i możemy dać zainstaluj, żeby, znaczy nie możemy, moglibyśmy dać zainstaluj, ale jest problem, bo to po prostu jeszcze nie działa. Z tego co pamiętam, to nawet mi w niektórych przypadkach wywalało symulator, więc nie będę tego klikał. No niestety, to niestety nie działa i jedyne co możemy zrobić, to zobaczyć, jakie są samoloty i co możemy zainstalować. Więc to wszystko z samoloty idziemy w environment, czyli środowisko. I mamy pierwsza zakładka, date and time. Możemy sobie ustawić właśnie tak datę i czas. Sobie zmienimy widok. Teraz chyba mamy noon. Możemy dać sobie, co? Dajmy sobie dusk. Widzimy, że godzina się tu zmienia. Zobaczmy, czy w symulatorze się zmieni. Tak, widzimy już, że się też zmienia. Tutaj zegar chodzi. Słońce się przesuwa po niebie. I mamy zmierzch, tak? Także możemy w ten sposób z presetów skorzystać. Oczywiście to jest to samo, co środowisko, czas i te boczne presety. I tak samo mamy kalendarz, tak tutaj też możemy sobie ustawić tak rok, miesiąc i dzień, tak samo tutaj możemy zmienić sobie dzień i możemy też zmienić sobie godzinę, tak dajmy sobie, że będzie teraz 12:10 i jest 12:10, tak, także od razu się ustawiło. Także tutaj możemy po prostu zmienić pogodę i czas. Weather, pogoda, to jest ciekawa też, ciekawy diagram, możemy sobie zobaczyć cały diagram pogody. I tak, mamy po lewej stronie, tak, mamy oś, która nam pokazuje ciśnienie w hektopaskalach. Tak, także tutaj mamy 1000 hektopaskali na takiej wysokości, bo po prawej stronie mamy właśnie wysokość w kilometrach, tak, to jest 0 km poziom morza. Tu mamy 2 km, 4 km i tak dalej. No i na przykład możemy odczytać tak, że na przykład na 4 km mamy ciśnienie 600 hektopaskali, a tu mamy na dole temperatury od minus 50 stopni Celsjusza do plus 50 stopni Celsjusza. I tak, czerwony wykresik pokazuje temperaturę powietrza w stopniach Celsjusza. I tu mamy poziom morza. Tu mamy, jak się domyślam, naszą pozycję samolotu obecnie. Tak, bo jestem troszkę wyżej niż na poziomie morza, bo jestem teraz we Wrocławiu ustawiony w symulatorze. No i dalej temperatura już tutaj nam się pokrywa z zielonym wykresem, a zielony wykres to jest temperatura punktu Rosy. I tu jak odczytamy sobie właśnie z Metaru środowisko pogoda, tak, mam pogodę na żywo i mamy, gdzie te temperatury? Tutaj 13 stopni jest temperatura, to mamy 13 stopni się zgadza, bo też 10 stopni to jest 20, a punkt Rosy mamy tutaj łamane 0,6, to jest temperatura 6 stopni punktu Rosy, no i też by się zgadzało, tak, bo tu jest między 0 a 10, więc tu jest 6 stopni, no i punkt Rosy tutaj dalej nam się pokrywa z temperaturą. No i też możemy odczytać, że no dajmy na to na 6 kilometrach, to będzie gdzieś tutaj, no nie ma linijki niestety, to będziemy mieli temperaturę, o tutaj, no powiedzmy tam minus 20, nie wiem, tam 7 stopni powiedzmy. Tak, także w ten sposób możemy sobie to też odczytywać. Dalej tutaj mamy też wskazania wiatru, tak, tutaj jest pokazany kierunek wiatru, jak i siła wiatru na różnych wysokościach. Czy to się zgadza? Tu mamy kierunek wiatru 310 stopni. To by się zgadzało, czyli wiatr wieje tak z kierunku zachód-północ i mamy siłę wiatru 9 węzłów. Tutaj te kreseczki oznaczają siłę wiatru, czyli prędkość wiatru. Ja mam tutaj zawsze taką zagwozdkę i tak nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, co oznaczają te kreseczki, jaką siłę wiatru. Dlatego tutaj zawsze warto się posłużyć jakąś stroną wyjaśniającą te wszystkie oznaczenia.
Tu jestem na stronie awiacjaimgw.pl, polska strona po prostu, i tu mamy właśnie napisane, co oznacza, co oznaczają te kreseczki na końcu tutaj tych, tak, tych naszych ala strzałek. I tutaj mamy, tutaj mamy jedną dużą kreskę, to, je, to będzie to, 10 węzłów wiatr, czy to się zgadza? Tak, bo tu mamy 9, no to jest w pobliżu, tak? Tu już mamy jedną dużą kreskę, jedną małą, to będzie to, 15 węzłów, tak? Czyli tu już wieje wiatr 15 węzłów wszędzie. No a tu mamy, tak, kolejne oznaczenia, kolejne kreseczki i nawet mamy trójkącik, co oznacza 50 węzłów. Także możemy z tego wywnioskować, że na przykład na wysokości 9 km mamy wiatr bardziej z północy, tak, bo jakby, no te kółeczko można powiedzieć, że to jest strzałka i wiatr wieje z północy na południe bardziej, przynajmniej w tym przypadku. No i te kreseczki oznaczają siłę wiatru 15 węzłów, tak, więc tak to można czytać. No i tu mamy na różnych wysokościach, jak ten wiatr wygląda. I jeżeli chodzi jeszcze o pogodę, to tu ten wykres potrafi też wyświetlić warstwy chmur, ale niestety to nie działa dla Detailed Weather. To działa tylko dla Basic Weather. Podejrzewam, że dlatego, że to FI zostało napisane wtedy, kiedy jeszcze był tylko Basic Weather zaimplementowany bez Detailed Weather i już nikt tego nie poszerzył o Detailed Weather. Jak damy sobie Basic Weather, dajmy sobie Apply. Odświeżmy jeszcze FI. I mamy warstwy chmur. No w tym wypadku mamy dwie warstwy chmur, jak widzimy. Tak, takie szare boksy to są warstwy chmur. Tak, tu mamy podstawę chmury. Tu mamy podstawę, no nie wiem ile będzie, kilometr. Ta jest troszkę wyżej. No i tu widzimy, dokąd ta chmura też sięga, tak? Także w ten sposób możemy też zobaczyć, jakie są tutaj warstwy chmur. No ale niestety tylko dla Basic Weather. A szkoda. Ale ja sobie wrócę na Detailed Weather. I OK. Tyle z pogody, idziemy na position zakładka. Tutaj mamy wczytywanie, tak, listy lotnisk, bo tutaj możemy sobie właśnie poszukać lotniska. Na pierwszy przykład możemy poszukać po nazwie lotniska albo po kodzie ICAO. Ja dam sobie Warszawę, PWA na przykład, ok, mamy Warszawę. Tak, możemy sobie teraz zobaczyć informacje o Warszawie. Tutaj mamy elewację, mamy współrzędne geograficzne. Nazwa tutaj nas kieruje na jakąś stronę, ale to jest nieklikalne, a szkoda, jak już kieruję na stronę, mogłoby być po prostu podlinkowane. No i częstotliwości dla komunikacji, dla Grand Tower, ATIS, Warszawa DIR i Clearance Delivery. Mamy też wykresik, jak ta mapka, znaczy jak to lotnisko wygląda na takiej mapce. To jest chyba nic nieklikalne, tak. I mamy pasy startowe, no nie mamy parkingów zaznaczonych, ale mamy pasy startowe. Możliwe, że też FI zostało napisane przed tym, jak zostały zaimplementowane parkingi w symulatorze. Tak, mamy numer pasa, true heading, powierzchnia, że asfalt, długość pasa w stopach i w metrach, szerokość pasa w stopach i metrach. Tu mamy przesunięcie progu, tu akurat dla 29 mamy przesunięcie progu i tu mamy stopwaye, czy są, tutaj są w 11, 15 i 33. I na końcu mamy weather, tak? Mamy też metar pogodowy pobierany na żywo. Możemy zobaczyć, jaka tam jest pogoda, więc bardzo przydatne, jeżeli używamy też rzeczywistej pogody w symulatorze. Tutaj mamy live data. OK, tu jeszcze jest taka opcja, że możemy właśnie przeskoczyć do danego lotniska, czyli jakby przeresetować symulator z nowym ustawieniem się na nowym lotnisku. Zobaczmy sobie na przykład Warszawa PAS 11. I jesteśmy w Warszawie PAS 11, ale coś krzywo stoimy. Tak. Nie wiem czemu, ale heading nam się nie ustawił prawidłowy. No jest jakiś bug chyba. Tak, w każdym razie to powinno działać tak, żeby... No jesteśmy na PAS 11, to się zgadza, ale w złym headingu. I tutaj na mapce też możemy potwierdzić, że jesteśmy w Warszawie. Tak. No okej, jest tu jakiś feller z headingiem jeszcze. Ale jest... Przeważnie mi to działało, nie wiem czemu teraz nie działa. W każdym razie tak wygląda position, czyli zmiana pozycji, gdzie chcemy tak rozpocząć lot. No i też możemy przeglądać po prostu lotniska. Możemy odczytać częstotliwości. Szkoda, że nie ma też częstotliwości ILS-ów danych pasów, byłoby jeszcze lepiej. I mamy zakładkę mapa. Zakładkę mapa. Tutaj dobrze by było wystartować, żeby wam to pokazać, więc chyba tak zrobię. Tu, ok.
Tak, i tu mam jakiś błąd. Samolot jest przytwierdzony do podłoża i nie chce się ruszyć. I chyba ten błąd jest spowodowany tym, że użyłem tej opcji przeniesienia się na inne lotnisko. Dobrze, zrestartuję FlightGeara zatem. To jak się FlightGear restartuje, to oczywiście tracimy połączenie. Tak, nasza przeglądarka tu mówi, że straciła połączenie z tym adresem URL i to jest OK. Ale za chwilę, tak jak uruchomimy się, to tak interfejs Wi-Fi także powinien działać. Dobrze, welcome, welcome. Tu sobie odświeżmy całą stronę Fi. No, jestem ponownie we Wrocławiu, pas 11. Uruchommy sobie Cessnę. I wystartujemy na szybko. Oj, oj, lagi przy doczytywaniu się. Dobrze, ja sobie ustawię autopilot szybko i... bo tutaj nie chodzi o latanie teraz. Ile tam się wzbijam? Dobrze, dajmy 400 stóp na minutę. Cóż on tak krzywo leci? Dobrze, dajmy mu heading. No i widzimy tutaj na mapce na żywo nasz samolocik sobie leci. Tutaj mamy właśnie pierwsze informacje, no to jest napisane you, że to jestem ja. I dalej mamy cyfry. Pierwsza cyfra to jest nasz heading, którym sobie lecimy i to jest chyba true heading, bo jest ten napisane. Dalej mamy naszą prędkość w węzłach i wysokość w stopach, więc mamy dodatkowe informacje tutaj o naszym locie. Trochę przyciszę i też odciągnę może przepustnicę, bo strasznie piłuje silnik. No i tak, jeżeli sobie poruszymy tą mapę, wyjdziemy, samolotu już nie widać, tak? Ten samolot sobie gdzieś tam leci. Jeżeli chcemy powrócić do samolotu, to możemy szybko tutaj sobie kliknąć ikonkę właśnie wycentruj samolot. No i teraz mapa śledzi samolot, czyli mapa będzie się przesuwać razem z samolotem. Bo jak ruszę mapę, to już mapa przestanie się ruszać samolotem, więc ten samolot może nam wylecieć poza mapę. Wtedy możemy go odszukać szybko, klikając ten przycisk. Tutaj jeszcze w wersji deweloperskiej jest dodatkowy przycisk, który mówi, żeby nie przesuwać samolotu za pomocą kursora. Bo tu, co ciekawe, możemy domyślnie nasz samolot przesunąć, gdzie chcemy. Możemy go sobie tak zrobić drag and drop, czyli chwycić myszą lewym, przeciągnąć i upuścić. No i upuściłem go troszkę obok, tak? I podczas lotu to jest ok, jak sobie lecimy, bo to wtedy działa w miarę dobrze. Troszkę gorzej, jak stoimy na ziemi i chcemy przesunąć samolot, bo wtedy ta nierówność terenu może spowodować, że ten samolot nam się gdzieś tam rozwali, albo zacznie koziołkować, różne dziwne rzeczy mogą się dziać, więc to najlepiej działa, kiedy już lecimy. No tutaj właśnie jest problem, że możemy to zrobić przypadkowo podczas na przykład ruszania mapy, tak? Bo chcemy sobie przesuwać mapę i już czasami mi się tak stało, że po prostu kliknąłem dokładnie obok gdzieś ikonki i sobie zamiast przesunąć mapę, to przesunąłem sobie samolot, nie? No i to jest problematyczne, dlatego w wersji deweloperskiej już o tym pomyślano i dodano ikonkę, tak, żeby zablokować to przesuwanie tego samolotu. No i kolejna rzecz to warstwy, tak? Mamy domyślną warstwę OpenStreetMap, tak? Czyli ta mapa to jest tak open source'owa mapa z OpenStreetMap pobierana. I możemy tu sobie nanieść inną warstwę, inną mapę. Tu mamy Steamer, nie wiem, co się czyta. Możemy tu sobie różne warstwy tej mapki wybrać albo dać none, czyli bez żadnych warstw. Po co bez? No też może być pomocne, bo możemy sobie włączyć też inne dodatkowe warstwy. Tu mamy historię lotu. Mamy Road Manager, tu akurat nie mam trasy wczytanej, więc nic się nie wyświetli, ale tak to byśmy mieli w Road Manager po prostu naszą trasę, po której będziemy lecieli. No i mamy na przykład Navigation Display, tak, możemy sobie wyświetlić punkty nawigacyjne. No dobrze, może naniosę też tą warstwę OpenStreetMap. Co jest fajne, że możemy też klikać na te punkty nawigacyjne. Tu mamy na przykład ILS-a sobie kliknąłem, widzimy też częstotliwość.
Możemy też kliknąć na tam NDB czy Fixa. Tak, tu mamy NDB, też widzimy częstotliwość, tylko mapa mi się posuwa i tutaj to znika. Tak, mamy też Fixa. No po prostu wszelkie tutaj, tu mamy też Wora. Tak, pomocy możemy sobie zobaczyć oraz dane do tych nawigacji, to jest bardzo fajna rzecz. Dalej idąc mamy Other Traffic, tu możemy sobie wyświetlić inne statki powietrzne, na przykład tak w sesji Multiplayer, czy też statki powietrzne sterowane przez komputer też powinny się wyświetlać, tylko ja mam akurat tą opcję wyłączoną. Może już się tutaj ustabilizuje lecąc poziomo. Dalej mamy różne warstwy, tu akurat dla USA, Visual Flight Rule, tutaj dla Niemiec, dla Francji i jakieś opcje pogodowe, tak, Open Weather Map, możemy włączyć wiatr, ale z tego co zauważyłem to nic nie doczytuje, może to już nie działa. Bo wiem, że w wersji deweloperskiej niektóre te mapy po prostu już usunięto, bo przestały po prostu działać, tak, bo to są zewnętrzne serwisy, zewnętrzne usługi, które dostarczają to wszystko, to nie jest część samego Flight Geara, przynajmniej, no, oczywiście ten Road Manager czy Flight History to tak, ale te różne warstwy to już nie, tak samo ten OpenStreetMap czy ta mapa to już jest zewnętrzna usługa po prostu. No i co, tyle z mapki, idźmy sobie dalej. Dalej mamy narzędzia. Tu mamy Holding Pattern, możemy sobie wybrać, no czy wybrać, uzyskać pomoc, w jaki sposób możemy wlecieć sobie w holding pattern, czyli taki krąg oczekiwania. I tutaj krąg oczekiwania jest narysowany na żółto, jak on wygląda. I najpierw powinniśmy sobie skonfigurować właśnie, jak wygląda nasz holding pattern, tak? Czyli jaki jest jego inbound track. Tutaj ten inbound, czyli jakby sposób wlotu do tego patterna, to jest od południa na północ, tak? Bo tu mamy 0, czyli północny. Czyli ta strzałka tutaj, ta żółta nam mówi, że w ten sposób wlatujemy w krąg oczekiwania. Ale możemy to sobie zmienić, tak? I powiedzieć, że będzie 90 stopni. Tak? I teraz widzimy, że ten inbound, tak? Czyli wlot w holding jest od 90 stopni. Tak? Czyli tak wygląda nasz holding pattern. Jest poziomy. No i oczywiście kąt może być dowolny, tak? Możemy sobie coś ustawić. Na przykład 45 stopni sobie ustawię. I kolejna rzecz, to możemy sobie ustalić, jaki jest zakręt, czy standardowy w prawo w tym holdingu, czy też w lewo, niestandardowo. No dajmy sobie, że w prawo. I teraz dopiero możemy sobie ustawić heading, czyli tak, czyli w jaki sposób my naszym samolotem wlecimy w tak strefę tego holdingu. I tu mamy cztery strefy, tak, mamy bezpośrednio na zielono, na czerwono to jest taką łezką, albo równolegle na niebiesko. I teraz mamy na przykład wlot równoległy, tak? Czyli lecimy od zachodu na, znaczy od wschodu na zachód, tak? Czyli kursem lecimy 270. No i to oznaczałoby, że tu jest nasz samolot i sobie leci do tego holdingu. No i co trzeba zrobić? Trzeba właśnie tutaj wykręcić taką łezkę i dalej lecieć holdingiem. Jeżeli byśmy lecieli kursem, nie to chciałem, tu 45, ale kursem 180 byśmy sobie lecieli, tak? Czyli lecimy od północy na południe, no i tu mamy do zrobienia łezkę, czyli robimy sobie tutaj łezkę i wchodzimy w holding. Jeżeli byśmy lecieli od zachodu, czyli kursem 90 stopni, no to jesteśmy w zielonej strefie direct, czyli wchodzimy bezpośrednio tutaj, tak? Czyli lecimy na holding, no jesteśmy w holdingu, więc lecimy w prawo i kręcimy holding. Więc no taka pomoc, tak, jak wchodzić w holding, tak, bo tutaj właśnie rzeczywiście są takie trzy strefy, które mówią, w jaki sposób należy to wykonać. Dalej mamy zakładkę Wind Calculator i ona nie działa. Vertical Navigator też nie działa. I tu mamy Stopwatch, tak, czyli stoper, no to jest to samo co tu w rogu, z tym, że tu mamy kilka stoperów, możemy sobie dodać tyle, ile chcemy. Możemy każdy tutaj niezależnie sterować. No i tak samo możemy dać pauzę, możemy odświeżyć, znaczy zresetować do zera i tak dalej. Tu mamy też, to nie działa. To chyba byłoby wyjęcie tego stopera, ale to nie działa. Dobra. Dalej mamy zakładkę Simulator i tu mamy screenshoty, tak? Możemy sobie robić screenshoty z naszego symulatora. Tu mamy częstotliwość odświeżania co 5 sekund. No taki szybki podgląd, dosyć no, mało aktualny, bo tylko co 5 sekund. Możemy tu sobie oczywiście zmienić, na przykład na sekundę, co powinno nam przyspieszyć. Tak, no mamy teraz co sekundę, no ale to jest dalej taki pokaz slajdów bardziej. Ale jest opcja, że można to zrobić lepiej. Nie wiem, czy tu można robić ułamki. Nie, ułamków nie można, więc tak jak mamy najszybciej co sekundę,
Ale można sobie wręcz zrobić stream filmu, więc można to sobie polepszyć, co sobie zaraz zobaczymy. Tak, bo tu mamy taki GUI interfejs po prostu, gdzie mamy tylko co sekundę odświeżanie, żeby to też zbytnio nie obciążać chyba symulatora. Ale też dobre, żeby tak na szybko sobie podejrzeć, co robi nasz pilot, tak? Jesteśmy sobie instruktorem, możemy zobaczyć, jak on tu mniej więcej leci, co on widzi na ekranie. Properties, właściwości. I tu też jest fajna rzecz, że możemy sobie podejrzeć wszystkie właściwości naszego symulatora. To jest to samo, co z menu debuguj, przeglądaj wewnętrzne właściwości. Tak, właściwości symulatora, można powiedzieć, taką analogię dam jak do rejestru Windows, tak? Czyli wszystkie informacje o symulatorze są tutaj zapisane. No niemal wszystkie, bo też do wszystkich nie mamy dostępu, ale powiedzmy większość potrzebnych informacji o symulatorze jest tutaj zawarta. I tak na przykład możemy sobie tutaj przeglądać bardzo łatwo te właściwości, możemy sobie zobaczyć różne wartości, też jakie są, to akurat nie ma żadnych... No tu mamy jakąś wartość false, możemy ją zmienić na true, jeżeli chcemy. Możemy też ją tutaj odświeżyć, jeżeli ona się zmieni, to żeby się odświeżyła. Tak, także tu możemy wszystko przeglądać, jak i zmieniać wartości. Na przykład pójdźmy sobie w position i tu mamy naszą wysokość przelotu. Tu widzimy naszą wysokość przelotu w stopach. Możemy to odświeżyć, jeżeli się zmienia. Tak, bo tu się automatycznie nie odświeża, bo to wszystko musiało się odświeżać. Musimy sami ręcznie kliknąć. Ale też jest fajna tutaj opcja, że możemy kliknąć tą ikonkę. Tu jest toggle plot. I możemy to dodać sobie, no dowolną właściwość możemy dodać sobie na wykres, tak, taki w czasie rzeczywistym. Tu widzimy, tak, timestampy, czyli to jest chyba co sekundę w tej chwili timestamp, tak, dosyć szybki. Jest settings, można to zmienić? Nie wiem, chyba nie. A może to jest to samo, co tutaj? Nie, to jest to 5 sekund. Dobrze, dajmy jeszcze raz. Position, wysokość sobie wrzućmy. No ja teraz lecę na stałej wysokości. Ale dobrze, niech on się wypłaszczy. Tak, teraz się wypłaszcza. Troszkę się teraz wzbijam. No też dziwne, że settings nie działa. Coś to jest zdebugowane. Coś to jest zbugowane po prostu. Teraz mamy skoki wysokości, bo mamy turbulencję. Ale jesteśmy na około 2200 stóp, no 2123, także mniej więcej jesteśmy. Także tu jest tak mały zakres, więc ta wysokość mocno oscyluje. No ale okej, okay. Wykresik możemy sobie dodać, oczywiście drugi wykresik jakikolwiek chcemy, na przykład dajmy sobie do prędkości teraz. Tu mamy prędkość w węzłach, dodajmy sobie też do wykresu i mamy teraz dwie wartości na wykresie. Po lewej stronie mamy prędkość, tutaj mamy wysokość, znaczy po lewej stronie prędkość, tak, po prawej wysokość. Tu mamy też legendę, tak, prędkość jest na niebiesko, wysokość na żółto. No i tak, zmieńmy sobie teraz nasz lot, dajmy sobie, że teraz lecę mniej więcej ze stałą prędkością, ale dajmy sobie, że podniesiemy nasz lot, czyli wyłączę alta, dajmy sobie up 500 metrów, znaczy 500 metrów, 500 stóp na minutę. Ostatnio rosyjskimi latałem samolotami. Okej, i mamy teraz, że prędkość nam spada, no bo się wznosimy, więc prędkość nam spada, ale wysokość nam rośnie, tak, więc wykresy działają, tak, prawidłowo. Także też bardzo fajna rzecz, mamy taki plotter, gdzie na żywo możemy sobie rysować wykresy. Ja też widziałem często, że twórcy samolotów sami sobie takie plottery dodają, jest też dodatek taki, który nam też to umożliwia, no ale po co możemy użyć do tego FI. Dobrze, wyrównam lot. I tak samo, jeżeli teraz chcemy zdjąć dany wykres, to musimy kliknąć jeszcze raz na ten przycisk obrazka. I teraz mam samą znowu, teraz mam airspeed tylko. I airspeed, żeby zdjąć, też klikamy obrazeczek i już nie mamy wykresu. Ale to też wystarczyłoby odświeżyć stronę, żeby to znikło, ale okej. Config. Tu mamy różną konfigurację, ale z tego, co już widziałem, to nie działa, tak? Pierwszy config to jest włączenie sztucznego ruchu przez komputer sterowanego. Włączyłem to, ale to nic nie zmienia. Dalej jest to niedostępne, więc to po prostu nie działa z jakiegoś powodu. Tu mamy włączenie sobie sesji multiplier, podajemy callsign i powinniśmy móc teraz wybrać serwer, ale to nam się nie wyświetla, tak? Nie podają nam się serwery, z którymi chcemy się połączyć, więc połączenia jest niemożliwe. No niestety, to nie działa.
I mamy reset i exit. No tego nie będę używał. Reset po prostu zresetuje nam symulator. To jest to samo co plik z restartuj. No i exit zamknie nam symulator, po prostu wyłączy i tyle. I też no, oczywiście FI straci wtedy połączenie, no bo symulator będzie zamknięty, więc musimy go wtedy ręcznie uruchomić. I mamy zakładkę pomoc, która teraz tutaj w wersji 2020 nie ma nic sensownego, ale ja tą pomoc uzupełniłem po prostu w wersji deweloperskiej. Tutaj już zobaczycie, że, no, że jest sensowny tekst, który opisuje te wszystkie zakładki, te wszystkie dostępne opcje. Ale tak, to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasz interfejs FI, bo dodatkowo pod spodem, poza tym, co udostępnia nam ten interfejs graficzny zrobiony w HTML-u i JavaScriptie, mamy też takie ukryte opcje, trzeba znać po prostu adres URL, na który trzeba wejść, żeby z nich skorzystać. I tak, pierwsza fajna opcja to jest screenshot. Jeżeli tutaj zmienię sobie adres, że po slashu damy screenshot, to po prostu uzyskaliśmy print screen w momencie wywołania tego URL-a, tak? Więc zrobił nam się po prostu zrzut ekranu z naszego symulatora. Możemy też określić typ pliku, jaki chcemy, bo domyślnie jest to PNG, ale jak damy sobie parametr type równa się JPG, tak, to dostaniemy teraz tak zrzut ekranu w formacie JPEG. JPEG to jest kompresja na 80% tutaj użyta. I oczywiście możemy też tutaj napisać PNG, jeśli chcemy, to użyjemy wtedy tak, obrazka PNG. Kolejna opcja to jest window. Możemy sobie napisać dalszy parametr. To już dalej robimy ampersandem. I dajemy, że window jest na przykład fliegtgr. Flight gear. I też mamy print screen. Tak, tutaj domyślnym... O, teraz nam się zrobił. Tutaj domyślnym oknem jest właśnie flight gear. Ale gdybyśmy mieli skonfigurowane wiele monitorów i wiele Windowsów, wiele okien, to moglibyśmy podać dokładny window, który chcemy, z którego chcemy zrobić tak zrzut ekranu, czyli mielibyśmy tylko fragment, tak, dany pobrany jako obraz, a nie całość. No ale ja tutaj mam tylko jeden window, więc tego wam nie pokażę. Kolejna fajna opcja to jest stream. Jak damy sobie dalej ampersand stream, równa się cokolwiek, dajmy 1, tu nie ma znaczenia. Czytuję. No coś wolno to teraz działa, ciekawe czemu. Może usunę jeszcze ten flight gear. Dam mu też JPG. No niestety mamy crasha. Dobrze, uruchomiłem się ponownie po crashu. Zobaczmy jeszcze raz tą opcję stream. Świeżmy. O, działa teraz. Możliwe, że się tam na scenerii może wywalił ten symulator, już nie wiem, ale zobaczcie teraz, mamy dużo płynniejszą jakość po prostu zrzutów ekranu, tak? To jest jakby, to są zrzuty ekranu pobierane strumieniowo, przez co dostajemy no, wręcz taką animację. No nie jest to jakaś bardzo jeszcze płynna animacja, ale jest dużo lepiej niż z tego interfejsu graficznego, gdzie tam mieliśmy tylko jedną sekundę, tak, do ustawienia. A tutaj mamy to dużo częściej niż jedną sekundę i to widać. Także jest to bardzo fajna opcja, ale jeszcze pokażę wam jedną rzecz, tylko tu może wyłączę to, żeby nie pobierało z dwóch źródeł. Bo mając na przykład jakiś program, jakiś player do odtwarzania strumieni, możemy po prostu wykorzystać tak, taki player. Na przykład użyję sobie ffplay tutaj w Linuxie. Tak, z takiej komendy, gdzie mówię mu, że to jest tak, no kompresja JPEG, tak po prostu film w formacie JPEGów. I no i podaję mu ten adres z opcją stream 1. Jak damy Enter, no to zobaczymy, że tu mam nowe okienko, tak, tego playera, który wyświetla mi, no można powiedzieć jak film, tak, jak wideo, to gdzie ja lecę, jak lecę, tak, więc tutaj instruktor może też sobie podejrzeć, jak po prostu lata, tak, jego podopieczny. Nawet sobie robiąc sobie taki strumień do
do jakiegoś playera po prostu. Możliwe, że też VLC, tam on ma dużo opcji, możliwe, że też taki stream można by uzyskać poprzez VLC, na przykład na Windowsie, albo w jakimś innym może programie, który potrafi takie strumieniowanie włączyć. Dobra, zamknijmy to. Aha, i też mi się, zrestartował symulator. Ok, to już chyba ewidentnie crash przy tym playerze jest, że tak, że on wywala symulator. Dobrze, to uruchomię symulator raz jeszcze. Ale tym razem uruchomię symulator w wersji deweloperskiej, żeby wam pokazać pewien samolot, który też pokazywałem wcześniej. To będzie Edget Family. Gdzie on był? Tutaj, tak? Embraer. No dobrze, dajmy sobie wersję podstawową. Tak, dlatego wersję deweloperską, bo w tej wersji ten samolot działa prawidłowo, bo już w tej wersji 2020 no, tam już nie działają. Nie działają na przykład wyświetlacze, bo po prostu już chyba autor nie dba o tą starszą wersję, tylko idzie do przodu, już myśli przyszłościowo. No i w sumie dobrze, tak? Tutaj już mam taką wersję z GitHuba po prostu pobraną rozwojową i zobaczymy sobie ten samolot, bo jeszcze chcę wam pokazać możliwość pozyskiwania screenshotów konkretnych ekranów z glas kokpitu. Dobrze, jesteśmy w symulatorze, jesteśmy w samolocie tym Embraer. Pokazywałem ten samolot, pokazywałem cały przelot, pokazywałem też flightbaga i właśnie co do flightbaga, to też ja wam pokazywałem, że tam trzeba zainstalować na przykład serwer XAMPP-a, wtedy instalowałem na Windowsie, ale nie potrzebujemy żadnego serwera, bo FlightGear już ma w sobie serwer, to jest właśnie FI. I to też sobie zobaczymy może, że nie trzeba podawać żadnego tutaj, instalować żadnego serwera zewnętrznego jako dodatkowej aplikacji, bo możemy użyć właśnie po prostu naszego localhosta 8080. Ale dobrze, zróbmy sobie połączenie, odświeżę, to nam się zrobi screenshot, ok. I teraz ten screenshot ma jeszcze opcję Canvas Index. Tutaj jak zobaczymy sobie Canvas Index, musimy teraz znać indeks danego Canvas, jak dam 1, mamy czarny ekran. Dobrze, uruchommy jeszcze nasz samolot szybko. No tutaj nie wiem, który indeks za co odpowiada, można sobie tak właśnie od jedynki czy od zera nawet zacząć sobie tu wyświetlać coś. No tu coś mamy, ale jeszcze na biało. Chyba 11 coś było, jak pamiętam. Tak, 11 to jest na przykład tak ten wyświetlacz środkowy. No i proszę bardzo, możemy sobie wyświetlić właśnie konkretny wyświetlacz. Tylko tak, nie mamy streama, tak, żeby była animacja. Robimy jeszcze sobie ampersand stream równa się 1. Równa się. Ajajaj, nie myśl, równa się 1. I teraz mamy na żywo stream, tak, więc widzimy po prostu konkretny wyświetlacz i w ten sposób poprzez ten Canvas ID, znając ID danego wyświetlacza, możemy sobie wyświetlić wszystko, co tam potrzebujemy. I w ten sposób możemy też sobie zrobić po prostu kokpit. Damy sobie 6. 6 to jest Primary Flight Display, jak widać. I to też jest streamem teraz streamowane na żywo, więc to się dynamicznie nam zmienia. To tak względem tego, co pokazuje symulator. No i tak, mając teraz właśnie taki interfejs, możemy sobie porobić na przykład jakąś stronę HTML-ową, którą wyświetlimy na jakimś innym ekranie i możemy sobie zrobić po prostu własny pulpit do symulatora. Także bardzo fajna rzecz, ten Canvas Index, tak, do pobierania konkretnych wyświetlaczy. I teraz tak, jeżeli jesteśmy już przy tym samolocie Edget Family, tutaj sobie wszedłem w katalog, gdzie ten samolot jest zainstalowany, tak, to po prostu u mnie wygląda i tutaj sobie twórca tego samolotu stworzył katalog Web Panel. To jest właśnie panel do FI. I stworzył dwa pliki MCDU HTML oraz Printer HTML, które możemy sobie uruchomić, tak, podając odpowiedni adres URL. Tylko teraz tak, jaki to jest adres URL? Tutaj musimy podać. Oczywiście to już nie jest interfejs screenshot, to już jest co innego. Tutaj podajemy najpierw aircraft. DIR łamane i teraz poprzez ten katalog aircraft DIR mówimy FlightGearowi, że chcemy iść do katalogu, gdzie zainstalowany jest samolot, z którego obecnie korzystamy. Czyli w naszym przypadku właśnie jest to ten katalog, który wam teraz tutaj pokazuję na ekranie i tak dalej mamy jakieś katalogi, więc musimy wpisać dane katalogi, jak na przykład webpanel. Tak, a w nim mamy
jakiś pliczek, jak na przykład ten MCU HTML. I proszę bardzo, tak, otworzyłem ten pliczek MCU HTML i dostałem właśnie, tak, tutaj pod tym HTML-em twórca tego statku powietrznego przygotował nam panel do MCU, żeby nim sterować z przeglądarki internetowej za pomocą tak interfejsu HTTPS. No, bez S, HTTP. OK, i tutaj jak sobie zobaczymy, tak, tu jest nasz też MCU. No i to po prostu działa na żywo, tak? To też wam pokazywałem, ten feature ma też A320. I tutaj co? Możemy sobie dać o flight plan i tak możemy sobie ustawić planotu i tu widzimy, że to wszystko się zmienia też w symulatorze. No i tak samo jak zaczniemy klikać w symulatorze, no to zacznie nam się też zmieniać tutaj na naszej przeglądarce internetowej. Także też świetna sprawa. I tutaj też, jak widzieliśmy, twórca tego statku przygotował nam jeszcze printer, czyli drukarkę. Tak wam też pokazywałem w poprzednich filmach o tym samolocie. Ten samolot ma tutaj zaimplementowaną drukarkę, która potrafi nam wydrukować na przykład metar pogodowy. To się wywołuje z MCDU, ale za pomocą tej drukarki, tak, w przeglądarce internetowej możemy sobie napisać też dowolny input, jaki chcemy wydrukować. Cześć, tutaj fi, dajemy print, tu mamy wydruk też pokazany, no i też widzimy w symulatorze nam się to wydrukowało. Tu możemy dać cut paper i przenosimy to do clipboardu, tu tak samo się ta kartka oderwała i tutaj mamy w samolocie, o tutaj clipboard też, możemy to sobie tutaj też przeglądać strzałkami, jak wydrukujemy sobie drugi wydruk. Print, cut paper, teraz możemy sobie tutaj strzałkami, tak, też tak tutaj zmieniać. I też możemy dać discard, czyli usunąć te wydruki. Działa to? No, coś nie działa mi teraz. Ale tu się usunęło. Nie wiem, czemu tu się nie usunęło, czasami ma to jakieś bugi. W każdym bądź razie, tak, tutaj autor tego samolotu dodał nam takie interfejsy FI, które są dostępne, tak, w poszczególnych samolotach. Tak samo taki katalog ma Cessna, tam można wejść w web panel, tam można nawet wybrać z menu plik pomoc, znaczy pomoc i tam jest otwórz panel Cessny, gdzie mamy po prostu panel 2D z instrumentami, to też jest fajna rzecz, że wtedy właśnie możemy też sobie robić wirtualne kokpity. Ale zobaczmy sobie teraz dalej inne interfejsy, jakie zawiera w sobie FI, już tak, niezwiązane z samolotami. Wróćmy tu sobie do po prostu FI i mamy inne jeszcze adresy. Jeżeli je znamy, to możemy z nich skorzystać, a ja wam je wszystkie pokażę. Mamy coś takiego jak props. Ja dwa razy S napisałem. Tak, interfejs props. To jest taki dodatkowy interfejs do wyciągania właściwości, tak, Flight Geara. W zasadzie to samo mamy też w zakładce tam odpowiedniej, co wam pokazywałem wcześniej, w samym FI, ale tu mamy po prostu taki inny interfejs. Możemy też tutaj poprzez podawanie ścieżki, jak zobaczycie, jak damy sobie tą prędkość, no jesteśmy teraz w prędkości, to widzimy też, że tutaj się zmienia, tak, dokłada nam się ta ścieżka, tak, czyli dokładnie jak chcemy jakąś właściwość uzyskać, to możemy to po prostu podać do niej ścieżkę bezpośrednio tutaj i mamy już wartość danej właściwości. Tu jest update, co on robi? Update'uje ją, tak? Tu mamy kolejne parametry, widzimy, zrobił się submit, update, airspeed i nasza nowa wartość. Więc tutaj też możemy pobierać te wartości i jak rozumiem, o, tutaj też je zmieniać, tak? Mamy też sety. No może nie będę tego ruszał, o, bo właśnie coś zepsuję. Ustawiłem airspeed i samolot wystartował. Dobra, jeszcze crasha zaliczył. Dobrze, zrestartowałem się ponownie i tak tutaj zobaczyliśmy, może teraz odświeżę. Tak, możemy sobie, tak, mamy też przeglądarkę props, przeglądarkę właściwości, taką bardziej wizualną dla człowieka. Ale jeżeli jesteśmy programistami, to też często właśnie potrzebujemy pobierać surowe dane, na przykład w formacie JSON, jeżeli chodzi o, tak, właściwości, dlatego tutaj też
możemy sobie użyć adresu JSON. O, i mamy tutaj drzewo właściwości. Jak damy sobie tak, to już jest surowy format JSON. Tutaj już programiści wiedzą, jak zrobić z nim użytek, na przykład w JavaScriptie. No i to jest to samo, co damy sobie tutaj też opcję właściwości. Jesteśmy teraz jakby no, w tej strukturze. Widzimy tutaj poszczególne te ścieżki, do których możemy iść. Tak, na przykład mamy position. No i tutaj możemy właśnie sobie teraz powiedzieć, że chcemy wejść do właściwości position. Tak, to tak jakbyśmy sobie tutaj kliknęli, no nie to, tylko position. Właśnie dlatego to GUI jest mało wygodne. Tak, position, tak, czyli widzimy teraz to na ekranie, tak, widzimy poszczególne tutaj, tak, dane związane z pozycją samolotu. Ale możemy iść dalej, możemy chcieć sobie pobrać na przykład szerokość geograficzną, więc podajemy dalej kolejną, tak, ścieżkę, część ścieżki. No i już widzimy, tak, szerokość geograficzną, widzimy jej wartość, możemy z tego sobie na przykład korzystać, tworząc tak w JavaScriptie własny kod, który obsługuje FlightGeara w jakiś tam sposób poprzez na przykład robienie sobie własnego fizycznego kokpitu do jakiegoś samolotu. Także w ten sposób możemy pobierać wartości, jeżeli chodzi o różne właściwości we FlightGear. Oczywiście jest też możliwość wysyłania właściwości do FlightGear, ale tego już nie zrobimy z poziomu przeglądarki, bo przeglądarka potrafi wysyłać tylko metody get, czyli tak, pobierz mi coś. No bo to jest przeglądarka, a tutaj, tak, te, znaczy jeżeli chodzi o ten adres URL, tak, to on potrafi tylko zrobić get, no bo tak to musielibyśmy sami obsłużyć, napisać jakiś formularz, żeby wysyłać metody post, bo żeby coś zmienić teraz we FlightGear, to musimy wysyłać, tak, zapytania HTTP metodą post. I żeby to zrobić, musimy, no, posłużyć się jakimś najlepiej programem, który potrafi takie, tak, metody wysyłać. Może to być Postman. Ja na przykład mam zainstalowany już taki program jak Insomnia i sobie użyję tego programu. I tak, tutaj no, wybieramy właśnie metodę, że post, piszemy adres URL i tutaj jest ważne, że właśnie używamy adresu run.cgi i później robimy opcję value po znaku zapytania. I tutaj w value piszemy, co chcemy zrobić, tak? Tu na przykład chcę ustawić jakąś właściwość, więc użyłem opcji value jako property assign, tak? Czyli przypisz mi jakąś wartość do właściwości. Ale co to będzie dokładnie, czyli jaka właściwość i jaka wartość, to już musimy wysłać w ciele metody post, na przykład JSON-em, tak? Ja sobie wybrałem JSON-em. I tu już dałem przykład, tak, co chcę zrobić, że no, piszemy, no, taką strukturkę musimy sobie napisać w JSON-ie. Tu mamy property, gdzie mówimy, jaką właściwość chcemy ustawić. W tym wypadku u mnie jest to battery switch, czyli przełącznik do baterii. I jaką wartość ma mieć, że ma mieć teraz true, tak, bo bateria jest wyłączona. Bateria jest wyłączona. I teraz jak to wyślę, to FlightGear powinien mi włączyć baterię, czyli ustawić tą właściwość na true. Dajemy send i widzimy, bateria mi się włączyła. I tu dostajemy w odpowiedzi OK, tak? Czyli tak, jest to przetworzone prawidłowo. Tu widzimy, jakie idą tutaj, tak, po HTTP, jak wygląda ten protokół, co zostaje wysyłane. Inny przykład. Tu mamy przykład, na przykład, że chcemy zrobić dialog show, czyli pokaż mi jakieś okno dialogowe, tak? W tym wypadku tu sobie wybrałem location in air, czyli okno, które jest dostępne tutaj, o, w powietrzu, tak? Lokalizacja w powietrzu. To będzie to okno, ale ja je zamknę i wywołamy je z API, czyli robimy send i proszę, okno się pokazało, tak? I też dostaliśmy OK. Inny przykład to wywołanie dowolnego skryptu NASAL. Wtedy value jest równe NASAL i tutaj podajemy, że name jest skrypt i value jako skrypt, który ma się wykonać. Tu może być tak po prostu skrypt. Ja tu mam prosty skrypt, który zrobi nam tooltipa. Robimy send i jest tooltip nasz komunikat. Tak, po prostu tak sobie tutaj to napisałem, więc to się tu wyświetliło. Tak, także widać, że to działa. Można sobie w ten sposób coś wysyłać do FlightGeara z naszej aplikacji zewnętrznej, na przykład napisanej w JavaScriptie.
Tak, także idea jest taka, że musimy najpierw określić value, czyli co chcemy zrobić. Tu piszemy po prostu komendę FG command, jaką chcemy wykonać, czy to będzie jakieś property, coś tam, property assign, czy to będzie dialog show, czy dialog close, czy cokolwiek innego, czy nasal. A później w ciele musimy no, podać mu potrzebne właściwości dla tej komendy, żeby tak, ta komenda wiedziała, co ma zrobić, tak, więc tak to wygląda. Ok, zobaczmy sobie kolejne tutaj nasze opcje. Może tym razem wystartuję jeszcze. Tak, zobaczmy sobie teraz, wystartowałem specjalnie, żeby zobaczyć sobie kolejną tutaj, kolejny interfejs, a jest to Fly History, czyli historia naszego lotu. To też właśnie używa mapa w FI. Czemu to nie działa? Ok, bo to jest więcej opcji. Musimy jeszcze ustawić, w jakim formacie chcemy tą historię. Dajmy sobie JSON, więc tutaj jeszcze dopisujemy track.json. No i dostajemy JSONa z punktami, za pomocą których możemy sobie narysować ścieżkę, po której lecimy, no lecieliśmy, tak, to jest historyczne, więc jeszcze może zejdę z przepustnicą. Tak, także tutaj dostajemy koordynaty, jak widzimy, oddzielone przecinkami, tak, koordynaty to jest LON, LAT i wysokość nad poziomem morza, tak, czyli mamy nawet koordynaty przestrzenne, bo oprócz tak, pozycji geograficznej mamy jeszcze wysokość. No, pogoda nam się zepsuła, trochę pada. Ok, tak, i dostajemy ileś tam punktów. Teraz to są, to jest, ja pobieram teraz całą historię lotu, bo mu nie podałem żadnych parametrów. A możemy go jeszcze sparametryzować. Możemy jeszcze mu powiedzieć, na przykład dla JSONa możemy podać opcję count, czyli możemy powiedzieć, ile chcemy tych punktów, tak, historii pobrać. Dajmy, że tylko 5. No i teraz mamy tylko 5 punktów pobranych. Tutaj też dostajemy, może tego counta usunę na razie, bo też dostajemy, teraz mam wszystkie punkty i dostajemy też taki timestamp jako last, czyli kiedy, tak, kiedy ja pobrałem te wszystkie punkty. Bo teraz jakbym chciał dograć kolejne punkty, żeby nie pobierać wszystkiego od nowa, to możemy właśnie użyć tej opcji last jako tutaj parametru i przekazać, pobierz mi teraz kolejne punkty, nie te, co już tutaj mam i widzę na ekranie, bo te już mam, teraz daj mi następne od tego czasu. No i teraz dostajemy już dużo mniej informacji, tak, które, tak, bo nasz lot jest kontynuowany, więc tak, doszły kolejne punkty. No i w ten sposób poprzez ten interfejs możemy sobie pobierać historię naszego lotu. Kolejna rzecz to jest właśnie ten protokół KML. Wtedy musimy użyć innej opcji, czyli nie JSON, a to usunę, KML, dajmy Enter. To działa trochę inaczej, bo to nam pobiera cały plik, który jest takim XML-em. Zrzucę to sobie może na pulpit. I dostaję właśnie pliczek KML. Jako właśnie strukturę XML-ową. I tu też mamy właśnie koordynaty, jak lecieliśmy, z wysokością. Dodatkowo mamy jakieś tam kolorki, które możemy sobie też pozmieniać parametrami, jak ma wyglądać, jak mają linie wyglądać w tym pliku. No i taki plik KML jest po to, bo on jest obsługiwany przez różne tutaj programy, jak na przykład umie Mumble, to widzi ten taki plik. Możemy to sobie otworzyć i co? Zobaczymy coś. Gdzie ten Wrocław tutaj? No i co? Jest tutaj, tak? To pomarańczowe, tak. Może słabo to widać, ale tak, i tu się kończy. Tak, też, że mamy narysowaną tą linię. Także możemy to sobie na mapkę przenieść. No i dobrze, i zobaczmy sobie kolejny protokół. Aha, no tu mamy jeszcze takie parametry jak interwał, line color, line width i polycolor, tak? Możemy sobie dodatkowo do tego KML-a
Tu nie, tu mamy JSON, do KML-a dokleić takie opcje, żeby sobie pozmieniać na przykład kolor linii czy grubość linii, ale już nie będę tego pokazywał. Dobra. Dalej mamy NavDB. NavDB umożliwia nam pobieranie informacji o nawigacjach różnych, punktach, tak, radiostacjach nawigacyjnych i tak dalej. Dam już utrzymywanie wysokości. Ale tak, to samo z siebie nie działa. Musimy dodać dodatkowe parametry. Pierwszym takim parametrem jest Q, najważniejszym, który mówi, co chcemy dokładnie pobrać. Na przykład możemy pobrać lotniska. Dajmy slash airports, znaczy nie slash. Czekajcie, najpierw jest Q. Q równa się airports, tak? Q od query, tak? Czyli o co pytamy. Pytamy o lotniska, on tutaj wczytuje. Trochę to potrwa, bo musi wczytać wszystkie lotniska, to znaczy nazwy wszystkich lotnisk razem z kodami ICAO. Więc tutaj musimy troszkę odczekać. Okej, mamy to. Troszkę to trwało. Dajmy pretty print. No i tak to wygląda. Taka po prostu lista, tablica, tak, stringów, gdzie mamy nazwę lotniska, kod ICAO. A tu jeszcze z przodu mamy jakieś oznaczenie. Tu H to będzie helipad, X to już nawet nie wiem, co oznacza. Tak, także mamy po prostu listę lotnisk. No i też możemy zapytać o konkretne lotnisko. To wtedy robimy nie airports, a airport. I doklejamy kolejny parametr jako ID równa się i kod ICAO, na przykład EPWR. Tak, na przykład Wrocław. I tu też zobaczymy, tu najpierw mamy tak geometrię lotniska, czyli jego pasy, jak narysować. Bo tu mamy współrzędne geograficzne po tych, tak, może, no dzięki temu po prostu możemy narysować lotnisko po prostu sobie, co też robi interfejs FI, co widzieliśmy wcześniej. A tu mamy informacje, jak dane o tym lotnisku, jak nazwa, kod ICAO, że to jest airport, jaka jest elewacja, no i informacje o pasach startowych, że jest tak 12 i 30, tak, czyli jeden pas ma dwa końce. No i też surface, dystans, szerokość i tak dalej tego pasa. I dodatkowe informacje, jeszcze komy też mamy, metar czy jest, tak, jest metar dostępny. Są, no jest tylko jeden kom jako Wrocław Tower. Tak, także mamy po prostu informacje o lotnisku do pobrania. I kolejne query, jakie możemy zapytać, to jest, wklejmy sobie, to jest find within range, tak, czyli znajdź w zasięgu. Tutaj musimy podać więcej opcji, tutaj będziemy szukali jakichś pomocy nawigacyjnych wokół pewnych współrzędnych, jakie sobie podamy geograficznych. Tak jak damy sobie lat, na przykład 51, and long, nie wiem, przed 16 i dalej musimy podać range, że zasięg to będzie na przykład, nie wiem, 30 mil morskich i dalej podajemy parametr type. No i tu już musimy podać, co szukamy, na przykład worów, dajmy wor. I nie znalazł żadnych worów, ciekawe. To może dajmy fix. O, fixy już są. Tak, więc mamy po prostu fixy. Ale to nie wszystko, bo tu możemy też sobie mieszać, tak? Możemy dać fix z NDB i na przykład po przecinku wor jeszcze do tego. Co tam jeszcze chcemy, tak? Możemy tutaj podawać wiele rzeczy. Nawet możemy podawać na przykład city, czyli miasta. No, tu wykrył mi jakieś miasta. Co mi tu wykrył? Legnica i Wałbrzych. Możemy dać też więcej miast, czyli mniejsze miasta to będzie town albo wioski, village, village. Tak, i teraz mamy już dużo więcej miejscowości. Także tu możemy sobie tak poprzez te parametry type podawać właśnie airport, country, city, DME, fix, GS od GlideSlope, heliport, ILS, IM od InnerMarker, LOC, localizer, NM, middlemarker, NDB, obstacle, czyli przeszkody jakieś, OM, outermarker, runway, seaport, czyli porty wodne, Takan, Tower, Town, to już mówiłem, i Village, i WOR. No także i pewnie jeszcze więcej tam, nie, może wszystkich nie wymieniam tutaj możliwości, jakie można podać sobie. No jest tego dużo. Dobrze, zobaczmy sobie teraz
Ostatni dostępny URL, tak jaki tutaj oferuje nasz interfejs, jest to PKG od package. Dajmy sobie teraz package, czy on coś pokaże? Na razie nic, tak? Trzeba dostarczyć mu dodatkowe ścieżki. Tak, kolejną rzeczą tutaj możemy sobie pobrać ścieżkę path. I to nam wyświetli ścieżkę, gdzie są nasze katalogi samolotów, tak, statków powietrznych zainstalowane. No, u mnie wygląda ta ścieżka w ten sposób. Możemy też podać tutaj version i wtedy zostanie nam zwrócona wersja FlightGeara, z jakiej korzystam obecnie, tak? To, i to jest taka wersja. Możemy też dać opcję refresh, co nam spowoduje, no daliśmy po prostu, dostaliśmy po prostu OK, że refresh się udał. Tu po prostu mówimy FlightGearowi, żeby on sobie wewnętrznie tak odświeżył katalogi z samolotami. I mamy też opcję catalogs, która nam pobierze wszystkie katalogi, jakie mamy. Catalogs, tak, wszystkie katalogi z samolotami. Tu mam tylko jeden katalog, ale tu dostajemy tablicę katalogów, tak. Tu mamy catalogs, jest tablica i jest pierwszy katalog, to jest wersja stabilna FlightGeara 2020. A w tym mamy packages, czyli wszystkie pakiety, a pakiet, jeden pakiet jest jeden statek powietrzny, tak? Czyli wszystkie samoloty możemy w ten sposób sobie pobrać ze wszystkich katalogów, jakie mamy podane, tak? Tam sobie podaliśmy w launcherze do FlightGeara. I tutaj też możemy pobrać konkretny pakiet, nie, znaczy konkretny katalog, mam na myśli, a nie wszystkie katalogi, bo tu mamy wszystkie katalogi, a chcemy konkretny, to kopiujemy sobie jego ID, musimy znać jego ID i robimy sobie katalog by ID slash i podajemy ID tego katalogu. I teraz mamy jeden katalog, ten, który podałem i wszystkie statki powietrzne dla tego konkretnego katalogu. No i też możemy pobrać teraz konkretny pakiet, konkretny statek powietrzny. I tu już robimy package by ID. I teraz po slashu robimy identyfikator samolotu, na przykład C182, czyli Cessna 182. No i teraz pobraliśmy konkretny pakiet konkretnego samolotu, mamy tutaj jego informacje, tak, czyli mamy thumbnail, jego obrazek, jego tam warianty, numer rewizji, wielkość, tak, paczki w kilobajtach, autor, kto jest autorem i ratingi, tak, czyli ocena. Także w ten sposób możemy właśnie pobierać informacje o zainstalowanych statkach powietrznych albo o statkach powietrznych do zainstalowania. No bo też właśnie powinna działać komenda install, która chyba jednak nie działa. Install, mamy też package install i dajemy na przykład też samolot, który chcemy zainstalować, na przykład 14 bis, chyba tego nie mam zainstalowanego. No i tutaj nam nic nie zwraca, tak? Nie wiem, czy to właśnie działa, możliwe, że nie. Powinniśmy dostać tutaj chyba też okejkę, że jakby akcja została tak podjęta i zapytanie zostałoby zrobione, no ale to chyba nie działa. Także tyle, jeżeli chodzi tutaj o interfejsy, tak? Takie interfejsy oferuje nam tutaj FlightGear poprzez protokół HTTP. Możemy w zasadzie zrobić wszystko. Możemy pobierać informacje z FlightGeara, możemy wysyłać informacje do FlightGeara, możemy pobierać informacje, tak, o pomocach nawigacyjnych, o historii lotu, jak lecieliśmy. Także to wszystko jest dostępne, możemy sobie to oprogramować po swojemu, możemy sobie zrobić własne panele do samolotów, pobierać odpowiednie, na przykład canvas jako, tak, ekrany szklanego kokpitu. Możemy streamować to wszystko, czyli mieć wszystko w czasie rzeczywistym odświeżane. Także wiele fajnych rzeczy tutaj do zrobienia. Można w ten sposób właśnie budować własne kokpity. Tu właśnie jeszcze Wam pokażę, Cessna też ma panel in browser. Możemy sobie otworzyć właśnie tak samo protokół FI, który jest, tak, tutaj powiemy Direct Aircraft, czyli jest to katalog samolotu, w którym lecimy obecnie. Dalej mamy katalog Web Panel tam, a tam dalej mamy pliczek Cessna 172P Web Panel HTML. No i wyświetla nam się po prostu panel, tak, i to rzeczywiście działa. Jeżeli ja sobie, nie wiem, zmienię heading, to widzimy, że to na żywo nam działa. Ja ten panel już też pokazywałem chyba w poprzednich odcinkach, to już dawno temu, jak nagrywałem chyba o multi-computing, to też pokazywałem, że jest taka opcja, że można sobie taki panel wyświetlić
i mieć na osobnym ekranie gdzieś pokazany panel samolotu. Oczywiście można się postarać, żeby ten panel wyglądał po prostu jak panel Cessny, tak? Tu mamy po prostu zwykłe zegary na czarnym tle, tak? A można by się postarać, żeby to rzeczywiście wyglądało jak w symulatorze. Ale też tak możemy chcieć fizycznie zbudować panel i po prostu tak dostosować tylko odstępy między tymi wskazaniami, tak żeby nam pasowało do jakichś tam wywierconych otworów, tak, w jakiejś tam desce, powiedzmy, rozdzielczej samolotu i wyświetlić sobie po prostu fizycznie, tak, żeby mieć taki kokpit zbudowany. Więc no tutaj takie rzeczy są możliwe. Więc no tyle o FI. Myślę, że wam wszystko przedstawiłem o FI, co on oferuje. Oczywiście jest tego jeszcze więcej, bo każdy samolot, nie sprawdzałem każdego samolotu, ale pewnie też może zawierać swoje własne panele, więc tego może być jeszcze więcej do odkrycia. Także to tyle na ten odcinek. Dzięki i do następnego razu. Cześć wam!